Tutaj Mugi z kanału Mugi TV, a oto omówienie rozdziału. Na start informacja, że ten rozdział kończy sagę Imperatorów i rozpoczyna się ostateczna saga w całym One Piece. Ciekawe, ile arków wejdzie w jej skład. No i pamiętajcie, że wraz z tym rozdziałem Oda udał się na 4-tygodniową przerwę. Więc zaczynamy! Pierwsza strona informuje nas o niezadowoleniu Gorosei ze zdjęcia Luffy'ego, jakie trafiło na jego nagrodę za głowę i do gazety, ponieważ jest to zdjęcie z jego przebudzenia i to prawdopodobnie nie jest rządowi na rękę. Niezadowoleni są jeszcze z nazwy D w nazwisku Luffy'ego, ale to już moim zdaniem głupota. Było o tym myśleć jeszcze na Alabaście czy nawet dużo wcześniej. Nie wiem, co im da wymazanie D z jego nazwiska, jak od dwóch lat, większość świata wie, jak on się w pełni nazywa. No dobra, ale marynarz dostaje polecenie pozbycia się tego za wszelaką cenę. Jednakże Morgans od nich nie odbiera, bo on sam nie chce fałszowania faktów, gdy informacje ze zmieniającego się świata są tak dla niego fascynujące. Ciekawą kwestią jeszcze, jaką powiedział Morgans, jest to, że agenci CP0 widzieli statek Big Mom, a to oznacza, iż dzieci mamy gdzieś tam cały czas się kręcą. Następnie poznajemy nagrody za całą trójkę kapitanów i wynosi ona równe 3 miliardy berry dla każdego z nich. Ludzie, z tego co czytałem, są zdziwieni tymi nagrodami, ponieważ są, jak mówiłem wcześniej, one równe. No ja będę teraz w mniejszości, gdyż ten zabieg mi się podoba. Law i Kid zostali mocno podboostowani jako potencjalni Yonko i duże zagrożenie. W końcu we dwóch złożyli Big Mom, a rząd niechcący robić z Luffy'ego jeszcze większego zagrożenia niż w rzeczywistości nim jest, umniejszyli raczej mu nagrodę. Także ja osobiście to kupuję. Dostajemy Jimbe, który rozmawia o jedzeniu, potem mamy widoki, jak wszyscy się bawią na festiwalu, no i idziemy do Robin oraz Hitetsu, którzy zaczynają rozmowę o kukiełkach, ale przechodzą do tego, iż Hitetsu był w tym pokoju więziony przez kilka lat. Dowiadujemy się też, iż wykuwanie mieczy to tylko jego hobby, a życiowo zajmował się polityką. Hitetsu ujawnia się jako dziadek Momo i Hiyori oraz ojciec Odena i szczerze spodziewałem się tego od dawna. Teorie na ten temat latały już podczas aktu drugiego. Dla mnie ziobro zaskoczenia. Hitetsu oczywiście tego nie chce mówić swoim wnukom i zaczął się wątek popełnienia seppuku, ale Robin mu przerwała. Opluła jego żale i przeszła zdecydowanie do tematu Plutona. I tak mamy potwierdzenie. Pluton, jedna z trzech starożytnych broni, znajduje się na Wano. Swoją drogą dostaliśmy odpowiedź, co się stało z piratami bestii, zgromadzili się pod Udon i są zabijani przez Green Bulla, jedynego z admirałów. Chłop bierze na klatę resztki piratów Kaido, w tym Kinga i Queena. Praktycznie robi z nimi co chce. Prawdziwy potwór, ale to też pokazuje, ile Zoro oraz Sanjiemu jeszcze brakuje do poziomu admiralskiego. Green Bull mówi, że marynarka ma pełne ręce roboty w świecie zewnętrznym i on tutaj osobiście musi posprzątać. Jego design jest super, ale chyba jeszcze żaden design admirała nie zawiódł. Generalnie tam kosztuje alkoholu, chłop nie chce, by jego ludzie mówili Sakazukiemu, iż wszedł głębiej na Wano i generalnie chce dorwać dzieciaki z najgorszego pokolenia. Szans raczej nie ma, ale myślę, iż chce on ich osobiście przetestować, czy faktycznie są tak mocni, że obalili dwóch imperatorów. Wracamy na festiwal, Luffy celebruje sukces całego sojuszu i innych. Dostajemy krótkie retrosy Momo, gdzie po walce z Kaido Gumiak powiedział mu, żeby nie rozpowiadał o nim, ponieważ nie chce być on bohaterem. Na arenę wkracza Kid, który chce zaatakować Luffy'ego, ale Słomek go łapie i ogłasza całą nocną imprezę w akompaniamencie fajerwerek. Kolejno Kid wyrywa się z uścisku Luffy'ego, żeby go poinformować, iż została ogłoszona nowa czwórka imperatorów. Sam Eustace podkreśla, że nie ma pojęcia, co się odwaliło na zewnątrz, poza Wano, a więc nową wielką czwórką jest Luffy, Shanks, Czarnobrody i Buggy. Z tego co wiem, kwestia Buggy'ego wzbudziła największe kontrowersje.
Buggy jest formą żartu prowadzonego przez Odę od samego początku serii. Dostaje się wszędzie i na każde stanowisko fartem. Sam Buggy wspominał, że chce zostać imperatorem prędzej czy później, więc to jest po prostu kontynuacja gagu ze strony Ody. Jako ciekawostkę można przytoczyć tą okładkę, która w symbolicznym stopniu przewidziała przyszłość. Generalnie Buggy jako imperator mi nie przeszkadza, a nawet śmieszy. Kwestia tego, czy to nas rozbawi, a poczucie humoru jest subiektywne. Z tego miejsca też chcę przeprosić, ponieważ na tym kadrze byłem pewny, iż Apu mówi o Lowie, Kidzie oraz Luffy'im. Kompletnie się nie spodziewałem, że Oda wepchnie do tego wątku, czyli imperatorów mórz, Buggy'ego. Zresztą Buggy ma pod sobą armię najemników, ma status byłego załoganta króla piratów i przyjaciela Shanksa, więc na papierze Buggy jest groźny. Ale jak to wygląda w praktyce, wszyscy wiemy. Rozdział kończy się Green Bullem, zmierzając na festiwal. Jego słowa są bardzo ciekawe, ponieważ po raz kolejny podkreśla burdę na zewnętrznym świecie. Co takiego tam się odwaliło? I ciekawe, co dalej z Sabo. Tyle pytań, a brak odpowiedzi. Kolejny mięsny rozdział, nie idzie się do niczego bardziej przyczepić, ponownie ocena to 9 na 10. I co do Sabo, którego przetoczyłem wcześniej, otóż mamy tutaj na tym fragmencie krótki urywek jego twarzy. Ciężko odpowiedzieć, co konkretnie to oznacza, ale przeczytałem w necie o dwóch rzeczach. Pierwsza, jest ścigany jako morderca kobry ojca Vivi, oczywiście został w to wrobiony przez rząd. Druga, to jest podana data jego egzekucji wraz z plakatem. Piszcie, co wy o tym sądzicie w komentarzach. To tyle ode mnie, ja byłem Kapelusznik i do zobaczenia w następnych materiałach.